Wiesz, kim jest lekarz? Co to za osoba? Która leczy ludzi. Byłeś kiedyś? I co ci ten doktor robił? Co sprawdzał? Usuwał migdałka. I w co był ubrany lekarz? W biały fartuch. A kto mu pomaga? Jak się nazywa ta pani? Pielęgniarka. Czy wiesz, kim jest lekarz? Tak. I co to za pan? Taki, który leczy dzieci. Leczy dzieci. Byłaś kiedyś u lekarza? Tak. Jak się pan doktor badał? Co sprawdzał? Zaglądał w gardełko? Tak. Osłuchiwał takimi słuchawkami? Tak. A jak pan doktor jest ubrany? Co nosi? Biały fartuch. A kto pomaga lekarzowi? Jak się ta pani nazywa? Pielęgniarka. Czy wiesz, kto to jest lekarz? Kto to jest? Taki pan, który leczy. I jak wygląda lekarz? Co nosi? Taki długi fartuch? Długi fartuch. Jaki kolor ma ten fartuch? Biały. I co jeszcze pan doktor ze sobą nosi, jak myślisz? Ma coś na głowie? Tak. Co? Taką czapkę. Czapkę, tak? A kto pomaga doktorowi? Lekarzowi? Jak ta pani się nazywa? Pielęgniarka. Czy wiesz, kim jest lekarz? Leczy ludzi. Leczy ludzi, tak? Byłaś kimś u lekarza? Leczył cię? Tak. Co ci pan doktor robił? Pani mi zakładała takie marionetki na badania. Na badania, tak? A jak wygląda lekarz? Co, w co jest ubrany? Ma taki niebieski fartuch. Niebieski fartuch. A kto pomaga lekarzowi? Albo biały. Albo biały. Pani pielęgniarka. Czyli wiesz, kim jest lekarz? Tak. Co to za osoba? Która leczy ludzi. Leczy ludzi. Byłeś kiedyś u lekarza? Tak. I co ci pan doktor robił? Badał u mnie. A co sprawdzał? Czy bije mi serce? Bije ci serce. A w co jest ubrany lekarz? Co nosi? Fartuch. A jaki kolor ma ten fartuch? Biały. A kto mu pomaga? Jak się nazywa ta pani? Pielęgniarka.